Aktualnie na polskich polach pracują już najwydajniejsze kombajny świata, wyposażone w inteligentne systemy zapewniające pełną automatyzację omłotu. Wysoka wydajność to jedno, drugie to zapewnienie sprawnej logistyki odbioru plonu. Przy wydajności ponad 100 ton na godzinę nieodzownym elementem zbioru są wozy przeładowcze oraz zgrany zespół doświadczonych operatorów. W czasie trwającego wyścigu na wydajność kombajnów warto dodać, że osiągane wyniki w dużym stopniu zależą od wysokości koszenia, wilgotności oraz zasobności słomy, jak i również wielkości plonu. Dodatkowo należy wziąć także pod uwagę, czy czujnik plonu w kombajnie został prawidłowo skalibrowany. W cyklu z Pola 2023 przedstawiamy zbiór kukurydzy w CGFP Wojnowo kombajnem John Deere X9100 z 16-rzędową przystawką firmy Gerinhoff wraz z flotą transportową z ciągnikami John Deere i New Holland na czele.